Na program zaprasza Bonimet, producent wernika Bonu na pasożyty jelitowe. Dzień dobry, kolejne pytanie, które do nas spłynęło. Moja córka znowu przyniosła z przedszkola owsiki. Można się ich pozbyć ziołami? Można. Oczywiście zioła są tradycyjnie stosowane w pasożytach jelitowych i są moim zdaniem lepszym sposobem ich się pozbywania, niż, zwłaszcza u przedszkolaków, niż stosowanie leków syntetycznych. Dlaczego? Dlatego, że zioła można stosować dłuższy czas, można stosować profilaktycznie, są zazwyczaj bezpieczne, o ile oczywiście nie stosujemy jakichś ziół o bardzo silnie działającym efekcie. Dlaczego zioła i dlaczego nie pojedyncze surowce zielarskie, a mieszanki ziołowe? Ziołolecznictwo opiera się na mieszankach i należy mieszanki stosować. My mamy wiedzę o tym, że między ziołami dochodzi do interakcji pozytywnych, o których my czasami sobie nie zdajemy sprawy, ale wiemy z doświadczenia, że one działają. Dlatego warto się odwoływać do starych receptur, do tego, co już kiedyś istniało. My zawsze się odwołujemy do receptur starych, dlatego też używamy ziołolecznictwa, które często stosował nasz mentor, ojciec Grzegorz Sroka, franciszkanin. I co stosujemy w przypadku pasożytów jelitowych? Stosujemy surowce zielarskie, które mają szerokie spektrum działania. Takim podstawowym i chyba najważniejszym dla mnie surowcem zielarskim jest czarnuszka siewna. Owoc czarnuszki siewnej stosowany jest zarówno pod postacią odwaru, czyli zalania wodą, bo tam wtedy się wydzielają saponiny, jak i oleju z czarnuszki, dlatego że wtedy działają inne substancje lecznicze. Na pewno takimi substancjami jest orzech, czy to owocnia orzecha, czy ekstrakt z liścia orzecha, one również mają działanie przeciwpasożytnicze. Na pewno takimi substancjami są olejki eteryczne, olejki minkowy, tymiankowy, kolendrowy, to są też substancje o działaniu przeciwpasożytniczym. Możemy stosować ekstrakty tylko w niewielkiej ilości, na przykład z piołunu. Co jest celem naszego działania? Ja łączę preparaty z czarnuszki pod postacią oleju, tylko w kapsułkach mamy taki specjalny tutaj w Centrum Ziołolecznictwa, jest także preparat, oraz taki produkt na bazie miodu, w którym dajemy te ekstrakty z ziół. Dlaczego na bazie miodu? Dlatego, że no, dzieci nie mogą pić preparatów na bazie alkoholu, a to jest preparat szczególnie dedykowany, to są leczenie dedykowane dzieciom. Jeżeli zastosujemy mieszankę, czyli kilka surowców zielarskich, to będziemy mieć efekt zarówno w kierunku pierwotniaków, i tutaj lamblia jelitowa jest pierwotniakiem, będziemy mieć efekt w przypadku obleńców i tutaj zarówno glista ludzka, jak i tenże owsik, o którym pani wspomniała, jest obleńcem, jak i płazieńców, bo tasiemiec jest płazieńcem. Zioła dają nam też efekt antyalergiczny, tak działa czarnuszka, a te pasożyty mogą powodować alergię. Poprawia nam trawienie, zioła te, o których wspomniałem, znakomicie poprawiają trawienie. Powoduje też działanie rozkurczowe, powoduje działanie wiatropędne. To wszystko jest bardzo ważne. I jeszcze dodatkowo, czasami te pasożyty jelitowe mają same w sobie bakterie, czy też wirusy, czy też grzyby, a te substancje, o których Państwu wspomniałem, działają przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Dlatego też sugeruję tego typu stosowanie, łączenie czarnuszki z takimi preparatami ziołowymi. Chciałem tylko Państwu przypomnieć na koniec, że jeżeli chcecie Państwo szerzej się dowiedzieć o tych rzeczach, które są poruszane w naszych audycjach, warto sięgnąć po kwartalnik Zioła dla Zdrowia. On jest dostępny za darmo w sklepach zielarskich i niektórych aptekach. Od kiedy moja Madzia poszła do szkoły, stała się apatyczna. Bolał ją brzuszek i nie chciała jeść. Nie pomagały nawet leki na apetyt. Mama Zuzi powiedziała, że przyczyną mogą być pasożyty jelitowe. Jest taki preparat Tak odkryłam, Wernikabon. Ziołowy syrop zawierający ekstrakt z łupiny orzecha oraz czarnuszki. Wernikabon uwolnił nas od zmartwień i sprawił, że moja Madzia znów jest radosna. Wernikabon to bezpieczne i naturalne wsparcie w walce z pasożytami jelitowymi.